Dwie torby, gry. Ja dzieciom muszę kupić. Torba. I gdzie będą szły? Do Lexusa. Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie Złych Wiadomości. W tym tygodniu troszkę się tego uzbierało. Będziemy w Polsce, głównie w Polsce, za sprawą Konfederacji. Mówili o rzeczach naukowo zbadanych na całym świecie, które pozwolą nam spojrzeć w przyszłość wiele bardziej tak optymistycznie. Więc w związku z tym, że było optymistycznie, zapraszam wszystkich na przegląd Złych Wiadomości. Zacznijmy z sytuacji w kraju, w którym to naszym kraju wydarzyła się sytuacja niesamowicie nieprawdopodobna dla rządzących oraz ich opozycyjnych przeciwników, którzy to nagle odkryli, że nie są jedynymi na rynku politycznym i że opozycja nie jest opozycją, gdyż spora część ludności miast i wsi uważa, że są jednym konglomeratem, który jest jednym i tym samym, robi jedno i to samo, czyli robi proniemiecką politykę, zgadza się na wszystko, co robi Unia, zgadza się na wszystko, co robią duże korporacje i obie te partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, przestały się różnić pod względem socjalnym, gdyż obie te partie przestały się prześcigiwać w socjalnych propozycjach, nie postulatach, bo nikt od nich nie oczekuje takich propozycji, więc nie było postulatów, tylko że propozycje padły bez postulatów i one wszystkie były karkołomne. PiS, wiadomo, rozdaje pieniądze prawo i lewo, nie wiadomo skąd, rozdaje biednym, bogatym, ubogim, kobietom, mężczyznom, naszym wschodnim sąsiadom, no wszystkim na nie rozdaje pieniądze, w związku z tym jest bardzo bogaty, to jest bardzo bogaty kraj. Nikt nie pyta za bardzo, skąd mają ten hajs, bo wszyscy wiedzą, że go drukują, z czego jest między innymi inflacja, która nas otacza z każdej strony, ceny rosną, nie jest tanio, nie jest dobrze, trudno. Ale Platforma, która mieniła się zawsze partią liberalną, nagle stwierdziła, że chyba socjalizm jest jedynym sposobem, żeby wygrać te wybory. W związku z tym zaczęła prześcigiwać się z PiS-em w różnego rodzaju pomysłach. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że Nina się rozwodził. Chodzi o 1500+. Dla babci albo dziadka, chodzi o zerowe kredyty, za które zapłacimy w podatkach i parę jeszcze innych pomysłów mieli takich genialnych, że skoczyło w notowaniach Konfederacji. Konfederacji, która wydawała się, że po prostu tam zimuje, już nic z tego nie będzie. Przypominam, że niecały miesiąc temu doszło do różnych rozpadów, rozkładów. Najpierw się u Mencena ktoś pokłócił, w sensie pan Dziambor pokłócił z panem Mencenem, odeszli, zostali wrzuceni, whatever. Z drugiej strony pan Winniczek razem z panem Berkowiczem, nie Berkowicz, przepraszam bardzo, w Konfederacji, z tym drugim panem od narodowców, Bąkiewiczem, też poszli w jakieś spore nieporozumienia, które trwają do dziś zresztą, co słabo wygląda. No i wszyscy myśleli, no analitycy rynku politycznego, że Konfederacja jest już załatwiona. Tymczasem Platforma, wyciągając socjalne pomysły, spowodowała, że nagle Konfederacja skoczyła do 10%. Ja wiem, politycy Platformy to jest tylko jeden i wyłącznie jeden sondaż. Tyle, że jak rozmawiałem z Marcinem Paladę, on ten sondaż prawdopodobnie opublikuje w najbliższym czasie, dzisiaj, jutro albo pojutrze. No, jest trzecia siła polityczna w Polsce, która powoduje, że w kolejnych wyborach tak zostanie jak w tej chwili, to Platforma będzie miała 5% różnicy do trzeciej partii, która nie jest Platformą. W ten sposób to powiem, żeby nie zdradzić Marcina Paladę różnych doniesień, które się pojawią prawdopodobnie w najbliższym czasie. No i zaczęła się panika. Nagle jedna i druga partia, bo to nie jest tak, że Platforma jest zaskoczona wynikami Konfederacji, bo jeszcze tydzień przed tym, jak te wyniki skoczyły, w kancelarii premiera RP, pana Brzeskiego, rozbyło się spotkanie, w którym brali udział analitycy wyborczy rządowi, na którym ten jeden z przedstawicieli tych analityków przekonywał usilnie pana Brzeskiego, żeby się nie przejmować niczym, bo jedyną konkurencją ewentualną na rynku oprócz Platformy jest Hołownia i przejmować się nie należy nikim innym, tylko Hołownią, bo Hołownia naprawdę może bardzo narobić dużego bałaganu na scenie politycznej. No więc i PO, i PiS nie mieli racji. Nie mieli racji, bo zostawili na bezpański użytek elektorat liberalny, centrystyczny, liberalny, który tak chce zarabiać, nie chce płacić dużych podatków, nie chce, żeby ktokolwiek dostał jakieś pieniądze za frajer, nie chcą pracować, bogacić się i to jest jednym z zarzutów stawianym przez Platformę, bo PiS na razie milczy, tam parę bąknięć było, to Konfederacja jest zła, ale w związku z tym, że Konfederacja zabiera głosy głównie i wyłącznie Platformie, więc PiS na razie się zamknął i siedzi sobie w swojej norce,
Ale zobaczcie, co się wydarzyło po stronie platformiano-wyborczym. To jest jedna i ta sama strona. To jest fragment programu Stog FM. Ja jestem tutaj wolny, ja sobie sam poradzę i tak dalej. To jest narracja młodych mężczyzn, często zresztą singli, którym się jakoś wydaje, albo w każdym razie chcą wierzyć w to, że świat stoi przed nimi otworem. Że nigdy nie będą chorzy. Tak. I, ani starzy. Tak. I to jest ta narracja, która nagle się przebiła. Tak. Jeżeli jesteście niezależni, jeżeli chcecie zarabiać pieniądze, czy chcielibyście być niezależni, albo jesteście zarabiać pieniądze, nie chcielibyście finansować różnych rzeczy, trzymać władzę nad swoim życiem w własnej ręce, jesteście faszystami. No Jezu, z tego nie używamy już od dawna, to Platforma poległa na tym, że używała swojej kampanii w 2015 tego sprowadzenia w stosunku do wszystkich przeciwników, mówiąc, że to są faszyści. Przegrała, oni teraz do tego wracają. Sama kwestia tego, że jest ktokolwiek na świecie, to uważa, że jeżeli ktoś chce żyć z daleka od państwa, żeby to państwo mu się nie wpierdzielało, że mógł sobie żyć spokojnie, zarabiać pieniądze i się bogacić, to jest faszyzm. No, stawia na przegranej z góry wszystkich, którzy tak twierdzą. Nie mówię teraz, że Konfederacja wygra te wybory, ale w chwili, kiedy to się zaczęło dziać, my się spokojnie mogę już na 15%. Na szczęście dla strony liberalno-lewicowej, czyli tej postliberalnej, bo nawet pan Balcerowicz Leszek stwierdził, że Platforma przestała być liberalna, stała się lewicowa, za co spadły na niego gromy ze wszystkich stron, w sensie z jego strony głównie, czy do Platformy, że jest stary, niedowidzi, jest beznadziejny, powinien odejść. On już dawno odszedł, tak? Jak pan Leper prosił, to on odszedł. No ale człowiek, który przez całe lata był twarzą tej całej liberalnej strony, okazuje się być starcem do zagonienia do trumny, no troszkę jest to za grube i być może to też spowoduje, że część wyborców Platformy przejrzy na oczy, że ta partia jednak coś z nią się stało, co nie powinno się stać w żadnym przypadku. Wracając do tematu, w chwili, kiedy główne grupowania stwierdziły, że zaczną się bawić socjalem i poszły mocno w lewą stronę, naturalną sytuacją było to, że po tej liberalno-centrystycznej stronie coś się musi stać, nikt nie uważa Hołowni za cokolwiek, w związku z tym on nie mógł przyjąć elektoratu Platformy ani PiS-u, w związku z tym przyjęła to Konfederacja. Ta szczęśliwie, jak wspomniałem, dla strony opozycyjno-rządowej, czyli dla PO-PiS-u całego, szybko stwierdziła, że idzie za dobrze, w związku z tym pan Mentzen, czyli szef Nowej Nadziei, czyli byłego Korwina, zaczął występy w mediach, które wyglądały jeden do jednego jak występy Korwina, kiedy ten stwierdzał, no dobra, włączam protokół 0%. Najpierw pan Mentzen stwierdził w jednym z programów, że jest przeciw temu, żeby małżeństwa mogły się rozpadać. Z sensownym pomysłem, bo szkoda, jak się rozpadają. Szkoda, że ludzie, kiedy biorą te wszystkie kontrakty ślubne, obrączki i tak dalej, są nastawieni na to, że w każdym chwili mogą sobie odejść, bo to jest takie bardzo proste. Tyle, że o ile w kościele katolickim śluby są praktycznie nierozerwalne, no nie licząc pana Kurskiego, szefa TVP, który sobie załatwił swój rozwód z palucha. Przypominam, że kiedyś Pitu mówiłem o tym, że w jego tym w rozwodowym kontrakcie jest napisane przez Kościół katolicki, że no nie był w stanie wypełnić swoich powinności małżeństw w stosunku do starej małżonki, w związku z tym no, jego stadło rozpadło w naturalny sposób. Nie wynika, czego on tam nie robił i nie potrafił zrobić, ale tak tam było napisane. Więc poza panem Kurskim ślub kościelny trudno jest rozwiązać, więc gdy pan Mentzen powiedział, że jestem za tym, żeby katolicy rośli w siłę, co poniekąd powiedział później, ale w innym kontekście, że Polska katolicka jest państwem, w którym on musiałby bardzo mieszkać, co w sumie stawiałoby go blisko narodowców. Być może dlatego dodał, że uważa także, że państwowe śluby cywilne też powinny być nierozerwalne. No, gratuluję panie Sławomirze, to był bardzo super fajny występ. Myślę, że stracił pan w tym występem parę procent z widowni, która patrzyła na pana chętnie. Tak jak rozmawialiśmy w programie Wpitu, przypominam ten program, zalinkuję go pod programem sprzed kilku tygodni, kiedy rozmawiałem z panem Mentzenem. Wspomniałem mu, że szykuje się na niego kawalkada ludzi, którzy chcą z niego zrobić twardego katola nie do życia normalnych ludzi. On wtedy zaczął się z tego śmiać, a teraz to zrobił samodzielnie. Myślę, że nie wiem po co, ale być może to jest mądry człowiek, to jest jakaś część jego polityki. No, ja utrzymuję jednak, że to nie był najlepszy występ.
Drugim występem był występ jego sprzed paru dni i stwierdził, że bicie generalnie dzieci, tak można było odebrać ten występ, jest mega spoko. No i generalnie sądy powinny rozpatrzyć, czy walenie tym szlauchem od żelazka, w sensie kablem od żelazka, jest spoko czy nie, a legalnie to powinno być legalne. Tak wynikało z doniesień medialnych na ten temat. I nie mówię o tym, co on powiedział, tylko co poszło dalej, bo to jest najbardziej istotne. Tutaj niestety pan Mentzen wykazuje się zacofaniem sporym, jeżeli chodzi o rzeczywistość naszą, gdyż przypomnę państwu, że kable od żelazka, bardzo popularne, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci dawno, dawno temu, od jakichś 3 dekad są zintegrowane z żelazkami. W związku z tym trudno jest złapać za żelazko i kabel i siekać swoją latorość, żeby się na przykład, nie wiem, zaczęła lepiej uczyć, spojrzała inaczej na świat, zastanawiała się nad swoim życiem itd., itd., itd. Kabel od żelazka w dzisiejszych czasach jest możliwy tylko do użycia w ten sposób, że złapiemy za kabel, rozkręcamy żelazkiem nad głową i celujemy w naszego, nie powiem, że bachora, bo ja swoje dzieci bardzo kocham, ale w niesubordynowane dziecko. Sami powiedzcie, jakie trzeba mieć umiejętności, żeby tym rozpędzonym żelazkiem kogoś trafić. Przecież dzieciak się rusza, porusza, skacze, biega, poza tym mieszkania są małe, za jakiś wazon spadnie, albo cyfrowy, jakiś telewizor, ciężkie pieniądze. W związku z tym nie, panie Mentzen, żelazek, w sensie kabli od żelazek się dawno nie używa. No wyszedł pan na człowieka starego, zniedojrzałego, który nie wie, na czym świat polega. Ewentualnie faktycznie jest pan faszystą, który nie pierze, nie gotuje, nie sprząta i w związku z tym nie wie, jak wygląda współczesne żelazko. Sorry, no. Ja wiem. Gotuję, sprzątam i pracuję, kiedy trzeba, bo widzicie, nie jestem w tym temacie ortodoksem. No i tak by wyglądała sytuacja z tą awanturą, jeżeli chodzi na rynku naszym politycznym. Konfa, mimo tych występów Mentzena, na razie ciągle jeszcze utrzymuje dobry wynik. Być może pójdzie dalej, bo powiem szczerze tak. Jak ja słyszę sobie Konfederację dzisiejszą, to myślę sobie w ten sposób, że tak, no tak, ja mówiłem już w tym programie parę razy, że bym chciał, żeby powstała partia, która nic ode mnie nie chce, tak? Żeby była jak najdalej ode mnie, żeby Polska była w sensie Polska, żeby była we mnie, tak ciągle jest, tylko żeby rząd w Polsce trzymał się z daleka od moich pieniędzy, od mojej rodziny, od moich dzieci i tak dalej, 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 tak? No i niby to wszystko spełniają. Tylko nie do końca, bo wypowiedzi Mentzena troszkę to burzą. Wypowiedzi różnych polityków Konfederacji też to burzą. A, były polityk Konfederacji, pan Dziambor, teraz mówi, że PiS wygra wybory dzięki Konfederacji, bo Konfederacja jest prorosyjska i najgorsza na świecie. Jeszcze miesiąc temu nie mówił aż tak złych rzeczy o swoich byłych już teraz kolegach. Kiedy miał jeszcze szansę na miejsce na listach Konfederacji, aż tak radykalny nie był. No ale już go nie ma, w związku z tym to nie jest temat Dziambora, tylko dzisiejszej Konfederacji. Patrząc dalej w przyszłość, jeśli będziemy mieli wybory, w których będziemy mieli dwie partie ultra-zamordystyczno-socjalne, przypominam, że i Platforma, i PiS wprowadziły w Polsce zakaz pracy w ciągu ostatnich 2 lat, zakaz przemieszczania się w ciągu ostatnich 2 lat, prowadzą politykę socjalną, która moim zdaniem prowadzi do bankructwa. Ja mogę się mylić, być może oni mają skądś pieniądze, nie wiem, z kosmosu, zdobyliśmy jakąś planetę, gdzie jest dużo złota i diamentów, nie wiem, nie słyszałem o tym, co prawda, aczkolwiek dziś prezydent Duda skasował ten wpis, co prawda, ale pisał o tym, że w Polsce powstaną wojska kosmiczne, więc być może coś jest na rzeczy, jest jakaś planeta gdzieś niedaleko, którą napadniemy, w sensie zajmiemy sami z siebie i ta planeta będzie cała z platyny złota i wtedy te wszystkie długi, które w tej chwili sobie robimy, znikną, gdy sobie je spłacimy. Nie wiem, być może nie wnikam. Jeżeli jesteśmy przy kosmosie, przyjąłem informację z zeszłego PIT-u, kiedy to mówiłem o tym, że serwerownie z planety Ziemi mają się przenieść na Księżyc, naszego satelitę, w związku z tym, że tam są odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o Słońce i chłód i tak dalej, i mają stworzyć sytuację, w której to z Ziemi znikną rzeczy szkodliwe dla zdrowia, a pojawią się one na Księżycu. I mówiłem tydzień temu, że widzę taki mały problem z przesyłem danych między Księżycem a Ziemią, że ona dość długo będzie trwała, ta przesyłownia danych. I już jest rozwiązanie. Nie obrazicie sobie, kto na to rozwiązanie wpadł. Martin, Lockheed Martin, czyli firma zbrojeniowa amerykańska, w tym tygodniu poinformowała, że zamierza szybko rozmieścić sieć satelitów między Ziemią a Księżycem, że przepływ danych był błyskawiczny. Pytałem w zeszłym tygodniu, kto zajmie Księżyc i będzie nim rządził. Wygląda na to, że już wiemy. Aczkolwiek nie do końca, gdyż w tym tygodniu pojawiła się informacja o tym, że do tej pory o tym nie mówiono, ale Japończycy i Chińczycy
cały czas wysyłają na księżyc, wokół księżyca, że pokrążyły jakieś sytuacje konstrukcyjne, które spowodują, że księżyc będzie bardzo dobrze poznany przez te dwa państwa, więc myślę, że do tego wyścigu, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, na pewno dołączą się Chiny. Ja wtedy mówiłem jeszcze o Francji, zdaje się, ale mogę się mylić, ale na pewno Japonia już w tym wyścigu bierze udział, więc czekajmy teraz, aż na księżycu, na przykład, nie wiem, te serwerownie, na przykład będą miały kształty swastyk, albo sierpów i młotów, albo gwiździste gwiazdy z amerykańskiej, tego już nie wiemy, zobaczymy w przyszłości. Przypominam sobie sprzed kilku dobrych lat taki pomysł Coca-Coli, żeby zamienić cały księżyc w logo Coca-Coli, żeby mieć reklamę praktycznie 2-4 na dobę nad całym naszym globem. Zobaczymy, być może tego dożyjemy. Nie tak głupie pomysły, które wcześniej wydawały się arcygłupie, są wprowadzone w życie, więc być może ten także zostanie wprowadzony. Idąc dalej, globalne ocieplenie wszystkim nam grozi. W tym tygodniu w związku z globalnym ociepleniem poinformowano, że Unia Europejska przegłosowała wreszcie likwidację samochodów spalinowych do 2035 roku, na co nagle obruszył się premier Rzeczypospolitej, pan Borys, mówiąc tak, tak nie będzie, więc gdyż wielkie imperium lechickie staje przeciw tego typu pomysłom. No zapomniał idiota, że w 2020 roku w Glasgow podpisał bez żadnego problemu, mimo że miał prawo weta, właśnie te wszystkie przepisy, które wchodzą w życie. I tak, zakaz aut spalinowych, ograniczenie jedzenia mięsa, inne rzeczy, solary wszędzie, w każdym domu, na każdej ścianie solar musi być, bo jak nie, to wtedy będziecie nienowocześni. Oraz na przykład rzecz również w tygodniu, czyli, że każdy z domów w Polsce, gdyż on nie myślał chyba o tym, że chodzi o Polskę, jak był tam w Glasgow, myślał, że chodzi może o angielskie domy, ale nie, panie Morawiecki, to chodziło także o polskie domy, będą musiały być tak szczelne, żeby gram ciepła z nich się nie wydostał, bo to niszczy naszą planetę. Dzisiaj ten sam człowiek wychodzi, ten, który się zgodził na to wszystko, wychodzi i mówi o tym, że nie. No hello, no tak, już się na to zgodziliście. Nie ma tego zwrotu, tylko innych rzeczy. Jak ktoś spyta, o co on przecież chodzi z tymi samochodami spalinowymi, więc przecież to tylko nie będzie można rejestrować nowych spalinowych, ale mój stary grzmot będzie mógł sobie jeździć. Jak kupię na przykład w 34 sobie grzmota spalinowego, to będę mógł jeździć. No więc nie. Nie, bo w 2025 wchodzą nowe przepisy podatkowe związane z samochodami spalinowymi i ceny, w sensie podatki od samochodów, które dziś już mamy, rosły, a w 35 nie będzie na to stać, żeby mieć samochód spalinowy. Przypominam, że mają elektryki wejść, elektryki, na które też nikogo nie stać, ale do czego to wszystko zmierza? Tak jak wszystko w ciągu ostatnich lat, do korporacyjnego porządku świata. No bo tak, nie stać was na spalinówkę, tak? No bo nie, jak was stać, to nie możecie jeździć, bo jest zakaz. Nie stać was na zakup samochodów elektrycznego, no trudno, ale przecież są korporacyjne car sharingi, które się rozwijają w tym momencie tak strasznie dobrze, między innymi w Polsce. W Polsce robi to firma jedna polska, ale cała reszta jest zagraniczna, ta Polska będzie zostanie wchłonięta wkrótce przez zagraniczne. W związku z tym po 35 roku nie będziemy mieli aut, bo nas nie będzie stać na jedno ani drugie, w sensie jednego nie będziemy mogli zarejestrować, na drugie będzie nas stać. W związku z tym będziemy sobie mogli używać car sharingu, czyli jak będziemy mieli potrzebę pojechania gdzieś, to wtedy dzwonimy do car sharingu, albo używamy aplikacji, oni nam podsyłają samochód, albo będziemy musieli sobie gdzieś pojechać. Sytuacja taka jak dzisiaj, że jesteśmy w domu, wstajemy rano, pojechałem gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, ruszę przed siebie i gdzieś sobie pojadę. Wsiadam do samochodu, będzie niemożliwa, będzie musiało być wszystko zaplanowane zgodnie z korporacyjnymi regułami. Taka czeka nas przyszłość. Korpodomy, na które nie będzie was stać, bo zrobienie takich uszczelnie w domach współczesnych, bo nowe jak się stawia, to jeszcze okej, okay, z Bogiem sprawa, ale stare domy przerobić są takie koszta, że nie będzie na nikogo stać, w związku z tym prawdopodobnie będzie trzeba sprzedawać te domy, żeby nie płacić kar, trzeba będzie na złom oddać stare samochody, żeby nie płacić kary podatków i tak dalej, i tak dalej. Czeka nas świetlana przyszłość korporacyjna, bo wszystko, co się dzieje w tej chwili w Europie, kieruje się w kierunku korporacji bankowych i innego tego typu rodzaju. Żeby być dosłownym, jeszcze w styczniu zeszłego roku, w 2022, tutaj w Polityko, rozmawiałem z ministrem Kaletą,
który mówił, że już w lutym będzie gotowa i pójdzie do życia ustawa, w sensie ona nawet była gotowa, tylko pójdzie do głosowania ustawa na temat cenzury w internecie, gdyż ona bardzo nas wszystkich dotyczyła w ciągu ostatnich lat przed 2022, gdyż wszystkie te duże big techy strasznie cenzurowały treści w internecie. Dziś wiemy, że nielegalnie, ciągle to robią nielegalnie, ale nikt się to bardzo nie przejmował, oprócz Solidarnej Polski, która też się pochyliła nad tematem, w związku z tym stworzyła specjalne przepisy. Sęk w tym, że miesiąc po spotkaniu z panem Kaletą wybuchła wojna i premier rządu naszego przekazał wtedy na specjalnej konferencji prasowej cenzurę nad internetem wojenną Big Techom, z którym miał wcześniej walczyć. No, tamta ustawa anty-Big Techowa gdzieś zniknęła i w tej chwili Big Techy mają wolną rękę. Nie do końca wolną, o czym mówię, zresztą zaraz przypomnę, w tym, żeby zarządzać całym internetem światowym, europejskim na pewno, a polskim w szczególności. Miałem przypomnieć sytuację związaną z Big Techami. Zresztą ja to mówiłem, Monika Rzeska na swoim kanale zrobiła wreszcie program, w sensie w zeszłym weekend, nie wreszcie, tylko tak jak mówiła, zrobiła program o cenzurze w internecie. No więc te wszystkie Big Techy zaczęły trochę płakać, że Unia Europejska chce stworzyć prawo, które zlikwiduje wszelkiego rodzaju programy polityczne, które nie będą miały koncesji na YouTubach i innych kanałach związanych z Big Techami. I to jest Unia Europejska, która stwierdziła, że Brexit był możliwy tylko i wyłącznie za sprawą tego, że obywatele mówili, co chcieli w internecie, w związku z tym Brexit się udał, a Trump został wybrany dlatego, że manipulowano opinią publiczną, która de facto nie chciała żadnych zmian w rzeczywistości, ale internetowe trole przekonały tych ludzi, że chcieliby lepiej zarabiać, być bardziej wolnymi i tak dalej, w związku z tym wygrał Trump. No więc to ma się zmienić i w ciągu przyszłego roku ma zniknąć internet polityczny z mediów, w sensie z internetu, i tu na YouTubach będą tylko włącznie TVN, Onety, TVP i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś powie, trzeba coś z tym zrobić, a ja powiem tak, nic nie można z tym zrobić, ale jak sobie powiedziałem w zeszłym tygodniu, poradzimy sobie z tym w jakiś inny sposób, może będą mniejsze zasięgi, ale powiem szczerze, że duże zasięgi mnie akurat nie jarają, bo jak się ma duże zasięgi, to strasznie dużo różnych hołoty przychodzi. Tak jak ma się małe zasięgi, to na ogół są ludzie, którzy są ciekawi tematów, a jak ktoś zaczyna robić popularne, to wtedy po prostu robi się słabiej i w związku z tym jest dużo troli różnego rodzaju, ludzi, którzy myślą, że są geniuszami, którzy są arcyinteligentni, którzy wszystko potrafią lepiej itd., itd., bojówek partyjnych ze wszystkich stron itd., itd., itd. Także zasięgi, które obcięte zostaną za sprawą likwidacji możliwości działań na YouTubach, no nie są taką straszną tragedią, jak to, że większość ludzi faktycznie zostanie odcięta od jakichkolwiek informacji, które mogą spowodować w nich taką zadumę. A może ci faszyści, foliarze i trolle mają jednak trochę racji? Nie, już tak nie będzie. A propos globalnego ocieplenia, myślę dobrze, że mięso bardzo źle robi globalne ocieplenie, gdy zwierzęta wydobywają się metan, puszczając bąki w trakcie życia, a po tym jak zostają zmiksowane na różne potrawy, kiełbasy, szynki itd., itd., to my jedząc to też po prostu bardzo źle to wpływa na planetę, gdyż my też wydalamy różne rzeczy, które nie powinny być wydalane, najlepiej żebyśmy jedli trawę. O tym wiecie, to są dyrektywy Unii Europejskiej, żeby to ominąć, tworzone są sztuczne posiłki z różnych rzeczy, które no nie są na końcu mięsem i żeby tak nie zbliżyć ludziom całkiem sytuacji, że wszystko dookoła będzie sztuczne. Australijska jedna z firm, nie pamiętam nazwy, ale to znajdzie sobie w linkach, bo wrzucę na pewno ten link tutaj, opracowała sobie mięso z mamuta. Tak, z mamuta, którego wydobyto gdzieś tam z otchłani piekielno lodowych i tego mamuta wzięto, wydobyto z niego jakieś tam cząsteczki genetyczne, DNA. I stworzono nie całego mamuta, to się nie udało, ale stworzono mięso mamucie, które ma być używane jako posiłek dla ludzi, którzy brzydzą się zieleniną, a jednak mięso lubią. I takie sztuczne mięso, które nie generuje CO2 i metanu, jest naprawdę bardzo super zdrowe dla planety. A więc oni to stworzyli. No i niestety jakoś tak wyszło im, że jedyne co z tego można zrobić to pulpety, tak? Bo tak normalnie jak to mięso stworzyli, to nie wyglądało jak mięso, więc tego nie można nie sprzedać, w związku z tym zmiksowali to, zrobili pulpety, pokazali, zrobili burgera z starego mamuta i to jest wielkie odkrycie dla żywicieli naszej planety. A czy byłoby, gdyby nie to, że ta firma do dzisiaj nie znalazła nikogo, kto chciałby to spróbować, gdyż naukowcy też australijscy powiedzieli, że ej, moment. To jest mięso wytworzone na bazie elementów, które nie występowały przez parę tysięcy lat na naszej planecie. W związku z tym spożycie tego może źle się skończyć, więc mówimy, żebyście troszkę może nie robili tego. Tak, w związku z tym nikt nie chce tego wziąć do ust.
ale w sklepach w Polsce też można znaleźć robaki, jakieś rzeczy typu, nie wiem, właśnie sztuczne mięso. Jest takie coś już w polskich sklepach. Także spokojnie, jeżeli się nie brzydzicie chemicznych ustrojstw, bo przecież chodzi o to, żebyśmy byli ekologiczni, a nie zdrowi, a to jest eko, bo jest wytwarzane z tektury, no to w tym momencie możecie sobie próbować jeść takie rzeczy. Czy wam zaszkodzą, czy nie, to pokażą kolejne etapy badań, tak w przypadku Dawida, kiedy to po 2 latach okazuje się, że jednak te wszystkie czepienia nie były takie zdrowe, jak się wydaje. WHO, czyli ta organizacja, która straszyła Dawidem przez całe lata, w tym tygodniu publikowała informacje, które w sumie publikowała 2 lata temu, czyli na początku pandemii, że czypawki nie są dla dzieci w wieku tam do 14 lat, kobiet w ciąży i ludzi z cukrzycą, bo to bardzo im szkodzi. To oni się na początku to mówili, później powiedzieli, nie, pomyliliśmy się, nie szkodzi, czypujmy dzieci, zróbmy wszystko z kobietami w ciąży i z cukrzykami, tak? No i teraz minęły 2 lata i to samo WHO mówi tak, a jednak, no jednak nie, jednak tego nie róbcie. Pan Niedzielski, minister zdrowia w Polsce, tak do przypomnienia ogłosił w tym tygodniu, że powoli mija kolejny etap bardzo groźnej endemii, która co prawda nikogo nie zamordowała, albo bardzo groźna. I w sumie nie wiedzą dziś, czy to była grypa, czy może coś innego, ale to była endemia na pewno, Dawida na pewno i w związku z tym on ogłasza, że powoli schodzi w dół. Czy ktoś z was w ciągu ostatniego roku, nie powiem, że pół, bo wtedy się powiem, manipulujesz, w ciągu ostatniego roku, od czasu zniknięcia nagle pandemii, w wyniku wkroczenia do nas uchodźców z Ukrainy, miał wśród swoich bliskich okolwiek, kto zmarł na Dawida. Tak, pani? No to gratuluję. Jest pani naprawdę wybrańcem losu. Jeżeli jesteśmy przy ekologii i roślinach, to bardzo ciekawa sytuacja. Sobie zapisałem, to jest... Nie zapisałem sobie. Jeden z uniwersytetów amerykańskich... Nie, to izraelski, sorry. W Izraelu odkryto, że rośliny potrafią rozmawiać. Tak, i są bardzo czułe na różne rzeczy. I na przykład jak obcinamy roślince jakiś listek, to ona w niesłyszalny sposób dla nas, ale być może, jak mówią izraelscy naukowcy, być może dla owadów i zwierzątek innych i dla innych roślin jest to słyszalne. Mówi tak, o Boże, ten kutasiarz obciął mi listeczek i teraz cierpię. I reszta roślin bardzo płacze. Jeśli na przykład nie podlejemy jej roślinki, to ona wtedy też płacze. O Boże, jedyny, połóżcie mi wszystkie roślinki w okolicy, osy, bąki oraz trzmiele, przyroście i wody, że zaraz umrę. Z doświadczenia wynika, że chyba jednak tego nie słyszą owady, bo nie przywożą im dużo wody, żeby rośliny nie umarły. W każdym razie naukowcy odkryli, że rośliny się komunikują, że jeżeli mają wody, to wtedy płaczą po tym, jak nie mają wody. Jeżeli ktoś im coś obetnie, to płaczą, że coś zostało obcięte. Nikt nie wpadł na to, że jak roślina nie ma wody, to na pewno jakieś wydaje biodźwięki, ale wynikające z tego, że zmieniła się struktura rośliny, bo na przykład, nie wiem, ginie sobie, w związku z tym inaczej przepływają różne fluidy po niej i to może być odbierane jakoś dźwięki i rozmowy. Nie, to jest na pewno rozmowa, która jest komunikująca z roślinami. Nikt nie wpadł na to, że jak coś się obetnie, to wtedy po prostu roślina zaczyna inaczej pracować i może wydobywać inne dźwięki i inne rzeczy powodują w niej, że daje jakieś sygnały elektryczne, bo dźwięk to jest elektryka w tym przypadku, które powodują, że tak zostaje odczytane. Nie, rośliny są czułe, rozmawiają i myślą tak jak ludzie de facto. Ja wcale się nie śmieję, tylko zwracam uwagę wszystkim weganom, że za każdym waszym posiłkiem stoją nieme krzyki milionów roślin wyrzynanych w pień, byście mogli zadowolić swoje podniebienia. I kiedy wreszcie izraelscy naukowcy pozwolą nam usłyszeć te jęki, będziemy mogli zrobić taki mix disco między rzeźnią normalną, a rzeźnią roślinną i myślę, że będzie to bardzo podobne w odbiorze. Także weganie szykujcie się na to, że zaraz będziecie musieli jeść piasek, tak jak mięsożercy, że będziecie musieli jeść trawę, a później też piasek. Przyszłość naprawdę wspaniale się zapowiada dla nas wszystkich. Jeżeli znacie angielski, to na pewno czytacie w oryginale różne książki. Wspominałem o tym w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu, że autor Charlie Fabryki Czekolady został tak przerobiony, że jest nie do poznania kompletnie. W tym tygodniu gruchnęła wieść, że Agatha Christie, autorka nieżyjąca dawno, no gdyby żyła dzisiaj,
O Jezus Maria, no, no MILF to był, nie był, no ta geriatria, no nie, no generalnie po prostu nie. Jakby dzisiaj żyła, to też po prostu nikogo by nie podnieciła za bardzo, ale dawno temu, kiedy pisała swoje kryminały, była wziętą twórczynią kryminałów i do dzisiaj przetrwały jej prace. No więc okazało się, że w jej kryminałach także znajdują się rzeczy nie do przyjęcia kompletnie. W związku z tym zostają przerobione w tej chwili na modłę współczesności i wkrótce będzie znać tylko nowe wersje książek Agaty Christie tamtego typa. I dlaczego wspomniałem o ludziach, którzy znają język angielski? Uwaga, wszyscy ci, którzy go nie znają, wy także będziecie mogli przeczytać wkrótce Agatę Christie w oryginale. Wystarczy kupić książkę sprzed roku, sprzed dwóch i tam będzie Agata Christie oryginalna, a ci, którzy kupią sobie nowe Agatę Christie, będą czytali ją, no, nie wiem, jaki uj. Dobra, na koniec smutna informacja z USA. W USA, w jednej ze szkół, w Nashville zdaje się, ale mogę się mylić, to chyba było w Nashville właśnie, tam country and western panuje. Zaraz uwaga, przytaczam wersję oficjalnych mediów. Młoda kobieta, wręcz dziewczyna, weszła z bronią automatyczną do jednej z katolickich szkół i tam pozbawiła życia trójkę dzieci oraz trójkę nauczycieli. Koniec informacji oficjalnych mediów. Dobra, teraz nieoficjalne media. W Nashville młoda dziewczyna, która stwierdziła, że jest chłopakiem i sobie przerobiła tam wiele rzeczy, na szczęście nie zdążyła sobie obciąć genitaliów, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale już była takim mega, mega chłopakiem, stwierdziła tyle testosteronu, że teraz po prostu weźmie, nakupuje sobie w tych z różnych, nie wiem, czy można mówić o tym, o, jak mówić na YouTubie o tych rzeczach, które wydobywają się pociski, żeby nie wydobyte zostały zakurzane. Tym myślę. W każdym razie kupiła sobie urządzenia, które wydobywają pociski, wbrew matce, samotnie wychowującej matce, co chyba nikogo nie dziwi, która była działaczką przeciw tym różnym rzeczom, które wydobywają się pociski. W tajemnicy przednio zrobię sobie mały arsenał, wzięła ten arsenał. AR-15 polecam, super, super fajna broń. Sam używam, jest bardzo fajna. I z tym AR-15 poszła do swojej szkoły, w której kiedyś się uczyła. No i tam właśnie ta dziewczynka, która uważa, że był chłopcem, pojechała się pomścić na trójce, nawet na setki do nieletnich dzieci za to, że ona cierpi. Zginęło łącznie 6 osób. Tak, transseksualna osoba zamordowała dzieciaki, nauczycieli w ramach nie wiadomo czego za bardzo, gdyż uwaga, zostawiła po sobie pismo, które wyjaśnia dlaczego, tylko nie wiadomo czemu. Organizacje LGBT oraz Gender blokują publikację tego jej ostatniego listu. Prawdopodobnie znajduje się tam informacja o tym, że nie miała w ogóle żadnych powodów, żeby robić takie rzeczy i dlatego oni to blokują. Myślę, że jest całkiem inaczej, ale idąc dalej, ten temat. Dziewczynka ta, w sensie ta dziewczynko, osoba postacią chłopak, niezbyt stara, taka dość młoda, która zrobiła te rzeczy w Nashville, została z tego samego typu miotaczy tych kulek zlikwidowana przez policję, bez żadnego pardonu, no i nie żyje też, tak? Czyli jest 7 ofiar tej sytuacji i teraz nie śmiejcie się wcale z tego, co mówię, gdyż ta dziewczynka także jest ofiarą tej sytuacji. Bo wbrew wszystkiemu, co można było zobaczyć w internetach po prawej stronie internetu, który no, źle wyrażał się na temat tej dziewczynki, która zaczęła tam kulomiatać w swojej byłej szkole, to nie ona jest winna tej sytuacji. Za tą sytuację odpowiadają wszyscy działacze gender, LGBT, nauczyciele, profesorowie, psycholożki, psychologowie, media, które pychają dzieciakom do łba, że mogą zmienić sobie płeć. O tak, no bo tak to nie wygląda, tak? Jeżeli jesteś dziewczynką i nagle sobie wymyślisz, że jesteś facetem, a jednak ciągle jesteś dziewczynką, żeby skały srały dalej byłeś dziewczynką, to jeżeli uważasz, że jesteś facetem, to pojawia się w twojej głowie mnóstwo różnych problemów, jak z tym żyć. No Boże, jestem facetem, ale moment, przecież mam tutaj rzeczy, które... A, to obetnę. Jestem facetem, ale nie robię rzeczy, które robi facet, bo nie jestem w stanie, bo fizycznie nie wytrzymuję. Psychicznie też nie jestem facetem, ale jestem facetem. W związku z tym te dzieciaki wariują kompletnie i to, że robią takie akcje jak ta w Nashville, jest wynikiem tylko i wyłącznie działań całej tej śmietanki gender, srender, LGBT,
która na tym biznesie zarabia ciężkie pieniądze, robi kariery w psychologii, w polityce, w różnego rodzaju NGO-sach i tak dalej, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. A te małe dzieciaki, które wariują w związku z tym, że to się nie klei, ale przecież nie mogą przyznać, że się nie klei, bo są tak przekonane, że się jednak klei, a się nie klei, robią rzeczy tak jak ta biedna dziewczynka z Nashville. No i to było tyle w tym programie informacyjnym, piątkowym, który dla Was przygotowałem. Jeszcze parę innych rzeczy znalazłem, ale nie są tak istotne jak te, które były. Poza tym jest piątek, piąteczek, w związku z tym będę zawracał gitary w środku nocy. Ten poziom, myślę, absurdu, chaosu i zła, jaki Wam dzisiaj zaprezentowałem, wystarczy Wam do najbliższego spotkania. Dziękuję bardzo. Rafał Dogafalski. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że jutro na Twitterze opublikuję link do strony na moim Twitterze. Link do mojego Twittera poniżej, w tam, gdzie można jeszcze znaleźć informacje o ewentualnych abonamentach, jeżeli ten program Wam się podobał. Link będzie na moim Twitterze do nowej akcji Projekt ze ścianek. To jest stara, dobra, faszystowska akcja z Podlasia, w trakcie której spotykają się młodzi politycy, młodzi samorządowcy, wannabe politycy, ludzie świetnie wykształceni, mający jakiś zasób wiedzy o świecie, bo tam jest sito dość duże przy wpuszczeniu na Projekt ze ścianek. W związku z tym, jeśli uważasz się za człowieka inteligentnego, odczytanego, w miarę dobrze wykształconego i masz ochotę wziąć w spędzie, jak to mówi TVN znowu i wyborcza, faszystów, którzy chcą się pochylić nad przyszłością naszego kraju i przeanalizować sobie historię naszego kraju, to jutro w sobotę publikuję link do tego miejsca, gdzie będzie można zgłosić na weryfikację, gdyż jest to impreza zamknięta dla wszelkiego rodzaju kretynów. Więc to nie jest tak, że jak ktoś się zgłosi, dostanie z kretynem, ale sito jest dość ostre, w związku z tym na miejscu spotyka się w 100% ludzi mocno ogarniętych. Powiem tak. Ludzie, którzy na tym zaścianku bywali na przykład 10 lat temu, dziś są ministrami. Nie wiem, czy to była dobra rekomendacja. Dziękuję Państwu bardzo, szanuję Was bardzo za to, że ciągle się spotykamy przed tele, radio, odbiorniko, emiterami. Widzimy się w najbliższym czasie. Nie będę mówił w jakim czasie, ale to będzie pewnie nie zaskoczenie dla Was wszystkich, którzy obserwują jego Twittera, gdyż tam będą informacje o tym, co się dzieje w międzyczasie, między piątkiem a piątkiem. Ciężki tydzień pracy trwa na świecie między tymi dwoma piątkami. Waszym i w moim życiu także. Dziękuję bardzo za uwagę. Rafał Dogafalskiewicz, to było Pitu Pitu Polityko TV. Żegna na jakiś czas. Do zobaczenia. Teraz lista darczyńców tego odcinka, bez których to ludzi by nie powstał ten odcinek, o czym doskonale wszyscy wiecie. Baj, ciao, do zobaczenia, u wiedersehen, pa! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.